Witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj znowu zrobimy sobie makijaż. Stwierdziłam, że na rozpoczęcie jesieni parę filmików z makijażem to jest dobry pomysł. Więc tak, nie wiem ile jeszcze nagram makijaży, ale stwierdziłam, że to będzie dobry czas, dobry pomysł, żeby zacząć ten wspaniały sezon. Zwykle mnie tutaj coś odstaje, ale to już się przyzwyczaiłam. Kręcę sobie włosy w koka, bo będzie mi dzisiaj tak najwygodniej. Są codziennie na filmiku, znaczy codziennie. No, dla Was nagrywam teraz codziennie, ale Wy tego nie widzicie codziennie. Mam inną fryzurę, tak więc dzisiaj będzie kok. I przystępujemy już powoli do... Jako ja się przybliżę do Was. Żebyście mnie widzieli. Dobra, trochę za bardzo. Ja, w drugą stronę oddal się. O, żebyście widzieli tak mniej więcej przynajmniej całą twarz. No. Zabieramy się za malowanie. Ja mogę mówić trochę przez nos, ponieważ jestem alergikiem. Zaczęło padać. Mam całe zatoki już niestety zapchane. Ale jestem do tego przyzwyczajona. Tak więc, jedziemy z tematem. Może zaczniemy sobie najpierw od Catrice Camouflage. Ja mam ten 020. Nakładam go sobie ładnie palcem. Też nie potrzebuję dzisiaj nie wiadomo jakiego krycia, tylko mi tutaj jakieś nieprzyjaciele wyskoczyli, ale to jest normalne. Raz w miesiącu zawsze się pojawiają. O, jeszcze coś na nosie. Super! Po prostu. Ale wiecie, nie wyglądam aż tak źle, żebym musiała kłaść podkład. Z pewno jak się zaczną studia, stresy, to moja cera da mi to odczuć. Na razie jeszcze nie mam stresów, bo ja to nagrywam dla Was. Jeszcze mam wakacje, jestem w domu. Znowu przyszedł do nas kot. Więc jeszcze nie, chociaż Wy widzicie to, jak już jestem na studiach. Nagrywam dla Was wcześniej filmiki, bo wtedy się nie boję, że mi zabraknie. A już tak parę razy zdarzyło. I po prostu dzięki temu czuję się pewniej. Wiecie, ja tam mogę sobie mieć problemy jakieś z ustawianiem planu czy coś, ale nie ma problemów, żeby nie będzie przez to filmiku. Więc ja już sobie grzecznie chodzę na studia, zapewne. Bo wiem, kiedy dodam ten filmik, a... Cóż, a sobie to oglądacie, jak ja jestem na studiach, a nagrywam to, jak jestem w domu. Dobrze, teraz weźmiemy sobie Revlon Colorstay, ten mój korektor pod oczy. Znalazłam wreszcie numerek, chyba jestem dzisiaj najbardziej wyspana ze wszystkich dni. 02 Light. No jest bardzo jasny. Bo resztę już zrobiłam tym drugim, to nie chcę też za dużo nakładać na siebie, bo nie potrzebuję. Tak więc... Brudny nos. Nos mam teraz czerwony jak Rudolf, czerwony nos. Bo jak często smarkam, no to wiecie, chusteczka elastyczna i nosem. I nos się robi czerwonym. To i także. Jak jestem chora, to w ogóle nie mogę nałożyć podkładu na nos, bo to nie ma w najmniejszego sensu. O, kot się o coś wścieka. Nie wiem o co, ale słyszę bunt. Okej. Dobra. Tak zostawiamy. Zastanawiałam się, czy tego nie przepudrować, ale stwierdziłam, że moja cera nie potrzebuje dzisiaj pudrowania. Obejdzie się bez pudru. Mniej też do zmywania wieczorem, ale po prostu nie czuję się dzisiaj, żeby nakładać puder. I znowu straciłam ostrość. Kocham, normalnie kocham. Jestem bliżej.
To nic nie daje. A jak będę dalej? Okej, okay, zobaczmy fokusa, mamy tu. Teraz nałożę sobie tą bazę pod cienie. To jest ta Glitter Eyeshadow Base z Bella. Z Biedronki 01. Teraz używam zawsze, ponieważ bardzo dobrze trzyma cienie. Jestem bardzo zadowolona z niej. Chyba jeszcze żadna baza mi tak dobrze cieni nie trzymała. Mam fajne, ale na przykład nie wytrzymałyby całego dnia intensywnego, więc... A to ja robię makijaż rano i zmieniam dopiero wieczorem, bo nawet w ciągu dnia za bardzo nie mam czasu. Tak więc... Wiecie... Nie chcę, żeby mi spłynął. Dobra. Będę miała taką lekko lepką formułę, ale to jest w tym bardzo fajne. Przynajmniej dla mnie osobiście. To teraz może wyczyszczymy sobie brwi. Wiem, że trochę nie po kolei, ale dzisiaj nie mam za dużo do robienia przy samej sobie. Więc tak, jestem trochę zaspana, przyznaję się bez bicia. Teraz sobie użyjemy rozświetlacza, mojego oczywiście ulubionego. Z Bella Liquid Strobing rozświetlacz Magic Jungle i to jest chyba 01, coś w ten deseń, bo to jest ten jasny, był jeszcze ten taki ciemny, ale okej, okay, znowu mam ostrości, jak ja to kocham. Mamy, no, kot skoczył na półeczkę za mną. Słoneczko, no, tak, mój maluszek, tak, muszę, wybaczcie, muszę. Też cię kocham, no. No dobra, po mizianiu. Po mizianiu do was wracam. To jest ten rozświetlacz z Biedronki. Ale powiem wam, że Bell dla Biedronki ma bardzo dobre kosmetyki. Co jakiś czas, bo oni sezonówki wypuszczają. Więc co miesiąc, dwa, trzy, ja tam dokładnie nie wiem, pojawiają się nowe. I musicie sobie wypróbować, może akurat coś was, wiecie... Bawi się moją gumką do włosów. Może coś wam przypasuje. Ja osobiście... Jak są jakieś rzeczywiście fajne rzeczy, to wam polecam. No, nie wiem, czy powtórzę to, ale warto akurat ten płynny. Jak macie, to mam nadzieję, że jesteście zadowoleni. Bo on jest bardzo płynny, już was w poprzednich filmikach ostrzegałam. Musiałam ją wygonić, bo na filmikach byłoby słychać. O, dzisiaj wróciła mama z babcią szybciej z zabiegów. Moje Boże. Trzeba się streszczać, ale nie mam dużo do kolorowania. Tak więc zamykam drzwi i to was wraca. Wróciłam. Dzisiaj pomalujemy się pojedynczymi cieniami. No, stwierdziłam w każdym innym filmiku czym innym. I pierwszym cieniem, który nałożę, to jest ten z Freedom z Pepco. Freedom Eyeshadow. Ja tu mam 243 Thousand Island. Ja go nałożę na całą powiekę. Teraz mamy zmianę pędzli, już nie różowe, tylko niebieskie. Tam to muszę wybrać. Tak więc... No, my jak zwykle nie mamy zdrowości, bo po co? Nie, no chyba odzyskaliśmy ją. Raz. I dwa. Dobra. Jestem rozświetlona. Teraz weźmiemy sobie z Essence Eyeshadow. To jest 64 Greyhound. No. I oczywiście w zewnętrznym kąciku kosek położymy. Tak delikatnie. Delikatnie nie znaczy wcale.
tak delikatnie nakładam, żeby nie przesadzić, że prawie go nie widać. Ale mi to mocno nie przeszkadza. Mieliśmy nieuzasadnione wtargnięcie mamy, bo już wróciły z zabiegów. Codziennie wracają wcześniej, no i ja nie mogę. Drugie oko, staramy się, żeby też nie przesadzić. Ja po prostu nie lubię za mocnego makijażu, ale i tak, uwaga, dzisiaj mam zobaczcie, ciemniejsze powieki. Okej. Udało mi się. Teraz sam wewnętrzny kącik oka zrobimy sobie Indrik Cosmetics. One są, przynajmniej były w tym, w naturze. Ja tu mam Egoist. Nazywa się Egoist. Cień. Interesująca nazwa, nie powiem. I kącik oka jest taki biały, bardzo biały. I w drugim. Wezmę sobie znowu puchaty, ale taki trochę mniej puchaty. I znowu nałożę ten z Freedom. Ten Thousand Island. I tym razem nałożę go na sam środek. I to samo z drugiej strony. Żeby zmieszać wszystkie cienie ładnie. Nie lubię, wiecie, raczej jasne oko, nie ciemne. Moja ukochana maskara, milion win. Volume Million Lashes. No. Bardzo inteligentna mina. Mamy jakże piękne rzęsy. Rozświetlacz mamy jak zwykle, nie użyłam bronzera. I użyjemy sobie tego, chyba z mamy nie używałam jeszcze tego. Kurde, zła ostrość. Naprawdę mnie to drażni. Jestem dalej, jestem bliżej, złapiesz ostrość. Halo. Aha, tutaj łapię ostrość. Jak się oddalę, to też złapię ostrość, czy nie w tym stuleciu. Nie, to jest drażniące, bo jak chcę wam coś pokazać. O, wróciła ostrość. A to jest ten z Avona Color Trend Lash Lips Balm. I ja go mam. Berry. On jest taki ciemny. Nawilżający, taki półtransparentny. Tak więc ładnie pachnie. A właśnie taki delikatny. Dzisiaj większą rolę grają oczy niż usta. W poprzednich razach to były jednak usta według mnie. Ale te usta też są już ciemniejsze troszeczkę. Mam wrażenie, że na filmiku są ciemniejsze niż w rzeczywistości. To mój makijaż. Ale mam nadzieję, że wam się filmik podobał. Chcę trochę dalej, żebyście mi tak widzieli. Mówię
Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Cóż więcej mogę dodać? Chyba nic. Jestem też już zajęta myśleniem o czymś innym, ale to jest normalne. A że jak przychodzi mama do domu, to ja myślę o czymś innym. Moje zwierzę chce się dostać. No i już do Ciebie wracam. A więc musimy kończyć, bo wszyscy pragną mojej uwagi. A więc tak. Ja lecę do swoich zajęć. Mam nadzieję, że Wam się podobał, że ten makijaż Wam się podobał, bo mi się podoba. I widzimy się w następnym. Pa, pa!